ulicy pani pracowała? Mam na myśli służbowo oczywiście. Moje umiejętności profilera potwierdzone przez FBI na kursie dowodzą, że skuteczne. Na to życie mamy jak najmniej czasu, ale my już mamy wątki, które chcemy pociągnąć dalej i mam nadzieję, że w kolejnym sezonie, bo teraz kończymy drugi, że dane nam będzie zagrać kolejny sezon i na pewno wtedy pokażemy trochę właśnie więcej emocji i trochę więcej wspólnych naszych jakby zaangażowania emocjonalnego każdej z postaci, bo rzeczywiście mamy już swoich ulubieńców. Jak przyszłam tam pracować, moja postać nie była za bardzo lubiana. Dalej jest tak, że bywa z tym różnie, no bo jednak przychodzi nowa, która zaczyna rządzić wszystkimi innymi, ale to też jest fajne, bo jest materiał do grania. Na policję trafiło zgłoszenie o krzykach i hałasie w mieszkaniu. Policja! Widzowie będą bardzo zaskoczeni, bo bardzo często jest tak, że mówiono, pytano mnie, jak sobie poradzę z rolą tak zupełnie inną. No cóż, jestem kobietą, jestem aktorką i mam nadzieję, że jeszcze pokażę nie jeden raz i zaskoczę Państwa. No a to, co teraz jeszcze jest ciekawego, to jest to, że jak nie miałam i nie brałam pracy, to nie brałam, a jeszcze dostałam główną rolę w teatrze, komedia, premiera jest w maju i mam próbę, jak nie gram we Wrocławiu, to codziennie gram, pracuję tutaj nad swoją rolą, zupełnie inną, fantastyczną i też to jest taki materiał do grania, że mam co robić. A co można to? A co można to? To się bierze, nie, już teraz nie biorę, przynajmniej na chwilkę. Poza kursem komputerowym złapałaś jakiegoś bandytę? Czy tylko to były zabawy symulowane?